Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Wspieraj nas na patronite.pl/MaciejOrłoś. Kuchenne rewolucje, czyli PiS gotuje zupę z piasku. Epidemia łysienia wśród specjalistów od podatków przez Polski Ład wyrwali sobie już wszystkie włosy z głowy. Morawiecki rozdaje pieniądze, oczywiście nie swoje. Służby służą obywatelom, obywatelowi Kaczyńskiemu i obywatelowi Ziobrze. O tym m.in. będzie w dzisiejszym WTS-ie, czyli niezależnym, subiektywnym programie, w którym pan Orłoś, a czasem też jego alter ego... Orłoś. Ja dziś się jeszcze nie nadaję po tym twoim potwornym ataku na pana prezesa Kaczyńskiego, a pewnie i tym razem przypuścisz kolejny okropny atak. Ja nie mogę tego komentować, ani nawet nie mogę tego słuchać. Zatykam uszy, ja nic nie słyszę, nic nie słyszę, nic nie słyszę. A więc w którym to programie pan Orłoś komentuje rzeczywistość często okropnie, potwornie, atakując biednego pana prezesa Kaczyńskiego. Czwartek, 13 stycznia 2022 roku, w telegraficznym skrócie, Maciej Orłoś, zaczynamy. Wyobraźcie sobie taką oto sytuację. Macie pod opieką grupę małych dzieci. Zostawiacie je na krótko same w kuchni. Kiedy wracacie, dzieci chwalą się, że zrobiły na obiad zupę. Okazuje się, że faktycznie, tylko że jest to zupa z octu, piasku, płynu do mycia naczyń, łyżek i pociętego papieru. W dodatku kuchnia po tym kucharzeniu nadaje się już tylko do kapitalnego remontu. Wiecie, jak nazywa się ta zupa, którą dzieci ugotowały? Polski Ład. No. My, Polacy, i mówię tu o całym społeczeństwie, które przecież w demokratycznych wyborach podjęło decyzję, a więc my, Polacy, obdarzyliśmy zaufaniem pewną grupę ludzi. Zostawiliśmy tę grupę samą w kuchni. Kolejny raz okazuje się, że to jest grupa ludzi o mentalności małych dzieci, którym wydaje się, że coś potrafią, że jakoś to będzie, że mama posprząta. Good morning, my family. Who loves me? Not the mama. Tą mamą dziś są urzędnicy skarbowi, księgowi, doradcy podatkowi, a ostatecznie całe społeczeństwo. Na beznadziejne przygotowanie Polskiego Ładu narzekają już wszyscy zajmujący się w kraju podatkami. Nawet skarbówka, wyobraźcie sobie. Przedstawiciele związków zawodowych pracowników administracji skarbowej mówią o strachu i skrajnym wyczerpaniu psychicznym swoich członków. Pozwólcie, że zacytuję jedną z nich, panią Agatę Jagodzińską, która wypowiadała się dla WP. Nie mieliśmy czasu na przygotowanie się do tych zmian podatkowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie grożą konsekwencje za pomyłkę w interpretacji. Ciąży na nas ogromna odpowiedzialność, dlatego urzędnicy się boją. Domagamy się od rządu większej liczby szkoleń, bo jest ich za mało i są słabe. Przepisy są źle napisane. Czekamy na wykładnie, bo nie wiemy, jak niektóre z nich rozumieć. Nie chcemy podatnikom zrobić krzywdy. Niestety, nie doczekaliśmy się odpowiedzi od rządu. W urzędach trwa poszukiwanie chętnych na dyżury. Nikt się nie zgłasza, więc odbywa się łapanka. Jakim to wszystko jest okupione stresem? Musimy iść na pierwszą linię frontu i tłumaczyć ludziom rzeczy, których sami nie rozumiemy. Co z tego rozumieją politycy Zjednoczonej Prawicy? Chyba niewiele, bo ciągle powtarzają, że przecież wszystko jest super! Do zupy z piasku i płynu do mycia naczyń dodają za to kolejne przepyszne składniki, które mają poprawić smak tego wynalazku. Opiłki żelaza i trociny w postaci kolejnych nowelizacji, rozporządzeń i wyrównań. Co to powoduje? Jak pisze Business Insider, żadna z firm informatycznych nie jest w stanie w tak krótkim czasie dostarczyć oprogramowania systemów księgowych, które będzie poprawnie naliczać wynagrodzenia wedle nowych wytycznych. Dotyczy to również korekty wypłaconego już wynagrodzenia. To nowa funkcjonalność. Do tego dochodzi kwestia wewnętrznych systemów kontroli, przez które przechodzą dokumenty pracownicze i przelewy oraz autoryzowanie zmian systemowych. No ale przecież jakoś to będzie. Już drugi tydzień zajadamy tę zupę i jeszcze nikt nie wykitował. A co jeśli się okaże, że prawdziwa niestrawność przyjdzie z opóźnieniem? To dopiero początek problemów z Polskim Ładem. W lutym czeka nas tsunami, tak pisze profesor Adam Mariański, szef Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w liście otwartym do premiera Morawieckiego i ostrzega, że czeka nas załamanie finansów publicznych.
kolejnych tygodniach, miesiącach czy podczas dokonywania rozliczenia PIT do 30 kwietnia okaże się, jak duża grupa polskich obywateli została w sposób całkowicie chaotyczny i niesprawiedliwy obarczona dodatkowymi podatkami, dodaje pan profesor. Rząd oczywiście może mówić, że nic z tych rzeczy, ale jaka jest z tego wiarygodność? Przecież rząd tak naprawdę sam nie wie, co przyjął w Polskim Ładzie. Wszystkie niedoskonałości wychodzą dopiero w praniu. Jeszcze jak? I teraz tak, co w tym jest najśmieszniejsze, a może najsmutniejsze? To nie jest tak, że tego wszystkiego nie dało się przewidzieć i każde gruntowne zmiany prawa muszą być obarczone takimi błędami. Wręcz przeciwnie. Dorośli wiedzą, że kiedy chcesz ugotować danie, za które wcześniej się nie zabierałeś, czy nie zabierałaś, to korzystasz z przepisu, a nie wrzucasz do garnka tego, co akurat wpadło ci do ręki. What are you? An idiot sandwich. Takim przepisem na tworzenie prawa jest w Polsce przede wszystkim konstytucja. To ona opisuje proces ustawodawczy w parlamencie. Nie jest on prosty. Sami posłowie rozpatrują projekty ustaw trzykrotnie, podczas trzech czytań. Potem projektem zajmuje się Senat. Jeśli zgłosi sprzeciw lub poprawki, to Sejm zajmuje się projektem jeszcze raz. Potem projekt trafia do prezydenta, który też go analizuje. Wszystkie te instytucje mają do dyspozycji biura analiz z prawnikami, którzy punkt po punkcie opiniują projekty ustaw. Sporo kroków i szans na analizę przepisów, prawda? Ale jeśli projekt ustawy jest rządowy, to jest ich jeszcze więcej, bo wtedy konieczne są jeszcze konsultacje społeczne, utworzenie dokumentu, który nazywa się oceną skutków regulacji. W nim powinny się znaleźć wszystkie możliwe konsekwencje nowych przepisów. No właśnie, powinny. Ale oczywiście od małych dzieci trudno oczekiwać, żeby postępowały zgodnie z regułami. A jak coś nie wyjdzie i dorośli są źli, że dzieci zrobiły bałagan w kuchni, to dzieci rzucają się na podłogę i krzycząc uderzają w nią pięściami. Tak mniej więcej odbieram komentarze rządzących na krytykę Polskiego Ładu. Wszyscy są winni. Urzędnicy, księgowi, doradcy podatkowi, opozycja. Tylko nie rządzący. Ach, jak wspaniale by im się żyło i rządziło, gdyby nie cała reszta obywateli. Oj, 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 oj. Teraz pytanie mam takie. Dlaczego żaden z tych bezpieczników nie zadziałał? Nie chcę zabrzmieć dramatycznie, ale trudno, zabrzmie. To jest dowód na to, że praworządność w naszym kraju jest w zaniku. Nawiasem mówiąc, taką samą kupę stanowiły także inne ustawy i reformy ogłoszone przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Niesławne reformy sądownictwa, z których wyszło tyle, że przewlekły procesy stały się w naszym kraju jeszcze bardziej przewlekłe. To jest bardzo dobry przykład. One też przez niemal wszystkich prawników w kraju były źle oceniane, ale nie dotykały może tak szerokiego grona obywateli, dlatego nie było to tak społecznie dotkliwe, co nie znaczy, że nie było i że nie jest. Najbardziej mnie jednak szokuje, że ciągle jest mnóstwo osób tak bardzo zakochanych w łobuziakach ze Zjednoczonej Prawicy. Tak tą miłością są zaślepieni, że twierdzą, że te zupki są przepyszne. Albo przynajmniej, że przecież poprzednicy gotowali jeszcze gorsze. Albo, że nie wiadomo, czy następcy nie będą gotować zupy z benzyny i moczu. No dobrze, dosyć już o Polskim Ładzie. Teraz będzie jeszcze gorzej. O inflacji, ale krótko. Mateusz Morawiecki ogłosił kolejną tarczę antyinflacyjną z obniżką VAT. Między innymi na żywność z 5 do 0%, a także na paliwa z 23 do 8%. Nie trzeba być geniuszem matematycznym, żeby zauważyć, że przy prawie 9% inflacji to zmienia niewiele. Szczególnie, że akurat wzrost ceny paliw jest znacznie wyższy niż te kilkanaście procent obniżki VAT. Nie mówię, że to, co robi rząd, jest złe. Cieszę się, że w przeciwieństwie do na przykład kwestii ochrony zdrowia, tu rząd nie stoi z założonymi rękoma. No widzisz, Orłoś, można. No można, czasem można, ale nie przyzwyczajajmy się do tego, bo już słowa Mateusza Morawieckiego, który oczekuje od sklepikarzy, żeby obniżali ceny w swoich sklepach, skoro on obniża VAT, brzmią idiotycznie, powiedzmy sobie jasno. Apeluję także do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi, produktami żywnościowymi, o odpowiednie obniżenie cen produktów o 5 zł. Ile? No VAT może się obniży, ale koszty produkcji i transportu już niekoniecznie. Tymczasem Morawiecki nie tylko apeluje, ale wręcz grozi takimi słowy. My mamy inspekcję handlową i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapewniam, że wszystkie mechanizmy po stronie państwa zostaną uruchomione,
ale liczę też na aktywność obywatelską i konkurencję. Kłameusz doświadczenie w finansach ma nie byle jakie. Doskonale zdaje sobie więc sprawę z bzdur, jakie wygaduje. Więc dlaczego je wygaduje? No, chce w ten sposób przenieść ciężar odpowiedzialności za wzrost cen z rządu na właścicieli sklepów. Warto dodać, że z wykształcenia Morawiecki jest historykiem i ewidentnie z historii korzysta, bo nawet dla niego to już głównie historia czasów, kiedy kłopoty w gospodarce państwa i zaopatrzeniem obywateli w produkty spożywcze zrzucało się na barki kułaków, prywaciarzy, badylarzy i spekulantów. A teraz trochę o naszych służbach. Senat zamierza zorganizować komisję śledczą w sprawie nielegalnej inwigilacji z użyciem słynnego już Pegasusa, bo służby sprawy wyjaśnić nie chcą. Nawiasem mówiąc, co prawda o aferze, która w uzasadniony sposób każe zastanawiać się nad uczciwością ostatnich wyborów parlamentarnych, w TVP nie usłyszycie. Oczywiście! Ale w pytaniu na śniadanie mogliście przynajmniej Pegasusa zobaczyć. Ostatnio goście programu Kamila Pociech i Jakub Szalaty pięknie strollowali telewizję Kurskiego, yes, pokazując się na wizji w bluzach zawierających naprowadzający na ten temat rebus. Tymczasem uzasadnianie przez Jarosława Kaczyńskiego inwigilacji opozycyjnego polityka Pegasusem skończyło się pozwem. Krzysztof Brejza chce pociągnąć prezesa PiS do odpowiedzialności za sugestie, że były szef kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej ma coś na sumieniu w sprawie tzw. afery inowrocławskiej. Jakie są tego konsekwencje? Kilkanaście godzin później CBA wzywa ojca Brejzy na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Podejrzanego. Ojca Brejzy, który jako pierwszy zgłosił do prokuratury nieprawidłowości będące istotą całej afery. Natomiast w sprawie doniesienia, jakie Brejza złożył w sprawie nielegalnych podsłuchów, co? Cisza. No wiesz, coś się popsuło. Takie mamy apolityczne służby specjalne i prokuraturę. Tak samo jak apolityczna była ostatnio policja, kiedy do siedziby PiS na Nowogrodzkiej przyszli z petycją przedstawiciele Agrounii. Jak przekonuje lider Rolniczego Ruchu Społecznego Michał Kołodziejczak, do siedziby PiS pojechaliśmy złożyć pismo. Normalnie, jak wiele razy. Zaatakowała nas policja, doszło do dziwnych oskarżeń o zniszczenie klamki. Okej. Okay. I kolejny przykład. Policja umorzyła postępowanie w sprawie uszkodzenia tablic upamiętniających ofiary okupacji Warszawy. Chodzi o to, że w październiku ubiegłego roku ktoś na ponad 100 warszawskich tablicach z końca lat 40. napis hitlerowcy zakleił tabliczkami z napisem Niemcy. Konserwator zabytków orzekł, że przywrócenie pamiątkowych tablic do pierwotnego stanu to koszt kilkuset tysięcy złotych. Funkcjonariusze orzekli natomiast, że nie udało się wykryć sprawców. Tyle, że sprawcy są znani wszystkim, oprócz policji, bo tabliczki naklejali w świetle kamer. To działacze klubów Gazety Polskiej. Jeden z nich, Adam Borowski, akcję uzasadniał tym, że to przecież Niemcy napadli na Polskę. Erstens ein großes Dankeschön. Tyle, że tablice upamiętniają ofiary bardzo konkretnych egzekucji, a tych w trakcie okupacji Warszawy dokonywali nie tylko Niemcy, ale też na przykład kolaborujący z nimi Rosjanie, Ukraińcy, Austriacy, Białorusini. Trudno tu więc mówić o przywracaniu prawdy historycznej, a raczej o politycznej pokazówce. Tak, to jest polityczna pokazówka. Dzięki policji Adam Borowski i inni jego koledzy nadal mogą cieszyć się pełną swobodą. Przypomnę tylko, że sprawca dewastacji fasad jednego z warszawskich kościołów trafił do aresztu prewencyjnie, bez wyroku, bo rzekomo może mataczyć w śledztwie. Napis na kościele był oczywiście antypisowski, więc nic dziwnego, że jego domniemany autor nie może być na wolności. No jakże. Poza tym prawdziwy człowiek wolności jest tylko jeden. Tu proszę o fanfary. To Jarosław Kaczyński. Pan prezes znowu został uhonorowany tym tytułem przez tygodnik sieci braci Karnowskich. No oczywiście Karnowskich i senatora PiS Grzegorza Biereckiego, bo to on jest głównym udziałowcem wydawnictwa. Wiem, nie pierwszy raz im to wypominam. Właśnie, Orłoś, nie pierwszy raz. Ale jakoś, wiecie, ciągle nie mogę w to uwierzyć, no. Ale zaraz, Orłoś, w co ty właściwie ciągle nie możesz uwierzyć, że pan prezes zostaje uhonorowany?
Nie, nie mogę uwierzyć, znaczy w to też oczywiście, nie mogę uwierzyć, że znowu pan prezes zostaje człowiekiem wolności tygodnika sieci, ale nie mogę też uwierzyć w to, że senator PiS jest głównym udziałowcem tego pisma. No jakoś, no nie mogę. Antoś zresztą, z tego co wiem, też nie jest jakimś wielkim fanem braci Karnowskich, czy jest fanem senatora Biereckiego. Muszę go kiedyś o to zapytać. Natomiast dziś w dziale muzycznym obiecał jakąś petardę. Ciekawa sprawa. Antosiu, witam. Witam Państwa serdecznie. Dziś petarda rzeczywiście. Wow. Dziś w kąciku muzycznym zespół muzyczny. Wow. Rockowy. Dobra nazwa, proszę Państwa, moim zdaniem. Ale to nie dlatego, że kojarzy się z pewną tragedią, bo to akurat nic dobrego. Tylko dlatego, że dobrze brzmi. W ogóle zwracam Państwa uwagę na to, jaki potężny jest ten teledysk przed Państwem zespół Tupolew. W groźnym utworze potrzebuje krwi. Chcę powietrza, aby móc znów żyć, nie liczyć godzin i dni. Wzbić się w górę, aby sobą być. W tę pułapkę dać się złapać, by móc oddychać znów. Zrozumie tylko ten, kto choć raz był tu. Przy okazji bardzo serdecznie zachęcam Was do oglądnięcia, jak to teraz niektórzy mówią. Otóż nie do oglądnięcia. Tak nie mówimy, to jest jakiś koszmar. Nie mówimy do oglądnięcia. To nie jest po polsku. Okej, do obejrzenia. Zachęcam Was do obejrzenia nowego odcinka programu Antosia na YouTubie. Witam, w którym jedzie m.in. po Najmanie, po Roli. I słusznie, bardzo dobrze. Tak więc oglądnijcie, tfu, cholera jasna, obejrzyjcie, a także subskrybujcie mój kanał, obserwujcie mój profil na Facebooku, na Instagramie, komentujcie, udostępniajcie i wy już wiecie, co trzeba robić. Widzimy się w kolejnym WTS-ie już w najbliższą niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.